Mam dwie błyszczące cudowności. To półtransparentne lakiery brokatowe Neonail, złoty Champagne Kiss i srebrny Shining Diamonds. Mają migoczące drobinki o różnej wielkości i pokażę Wam, co fajnego można z nich wyczarować. Wszystkie pomysły można równie dobrze zastosować na normalnych lakierach. Przy pierwszej warstwie efekt jest delikatny i widać kolor, który mamy pod spodem. Przy dwóch mamy pełne krycie i cudowny, po prostu taki wielowymiarowy blask. Lakiery te mają gładkie wykończenie i po jednej warstwie topu na samej górze mamy gładziutką taflę. Można oczywiście nosić je solo, ale ja lubię coś ekstra. Wzorki, szaleństwa, ombre i tego Was właśnie nauczę. Lekcja numer 1. Matowy topcoat. Krótko mówiąc, samo nałożenie matowego topu daje cudowny, oszroniony efekt. Bardzo fajny, no i można powiedzieć, że też nie błyszczy tak bardzo z daleka. Także matowy top jak najbardziej. Lekcja numer 2. Wzorki graficzne z brokatem i kontrastującym kolorem. Tutaj zacznijmy od wymyślenia, narysowania sobie na kartce albo przećwiczenia po prostu na próbniku naszego wzoru. Na paznokciach mam bazę i biorę się od razu za rozprowadzanie złota. Ważne, żeby warstwa brokatowego lakieru była cienka. Drobinki możemy bardzo łatwo rozdystrybuować tak, jak nam pasuje. Ja specjalnie robię to tak, żeby przy samych skórkach była ich największa koncentracja, bo to będzie element, który u mnie będzie najważniejszy. Po utrwaleniu w lampie oczywiście taka sama cienka druga warstwa. No i teraz możemy brać kontrastujący kolor. Wzór, który chcę narysować, to księżyc, który jest tak samo wygięty, można powiedzieć, jak nasze skórki. Przy pomocy czarnego koloru i pędzelka, który był w czarnym lakierze, rysuję ten półksiężyc. To strasznie szybkie zdobienie. Całą resztę wypełniam czernią. Przykrywam też oczywiście drugą cienką warstwą, następnie top. I gotowe. Jeśli jednak nie macie dużej wprawy, ten wzór możecie wykonać przy pomocy sondy. Dokładnie tak samo. Najpierw łuk, a potem wypełnienie. Druga warstwa, top i gotowe. Lekcja numer 3. Graficzne wzorki złożone z linii. Tutaj przyda nam się sonda albo cienki pędzelek z długim włosiem. Podstawą znów jest narysowanie i przećwiczenie wzoru. Tak, te jajka dziwne to są paznokcie. Ja malować tylko po twarzy potrafię. No i po paznokciach się staram. Następnie przy pomocy wybranego koloru odtwarzam malunek na paznokciu pokrytym dwiema warstwami brokatu. Robię to oczywiście dwa razy, żeby linie były idealnie nasycone. No i gotowe. Takie zdobienie świetnie pasuje, kiedy jest na przykład na jednym serdecznym palcu. Lekcja numer 4. A może ombre? Można nakładać brokat na kolor albo odwrotnie i ten drugi sposób jest moim ulubionym. Żeby zrobić takie śliczne, gładkie przejście kolorów, potrzebujemy gąbkę do makijażu i wybrany lakier. Mój wzornik jest już pokryty dwiema warstwami brokatu, a ja stempluję czarny kolor i utrwalam go w lampie. Robię to kilkukrotnie, powtarzam czynność i za każdym razem schodzę coraz niżej, tak żeby największe nasycenie było na samym końcu paznokcia. Ta metoda zajmuje trochę czasu, zwłaszcza jeśli chcecie zrobić na wszystkich 5 paznokciach, to znaczy 10, bo dwie ręce mamy. Ale efekt jest tego totalnie warty, prawda? No dobra, napiszcie mi w komentarzach, która opcja skradła Wasze serce. No i pamiętajcie, żeby inspirację moimi odcinkami koniecznie oznaczać i ohashtagowywać Red Lipstick Monster. Podrzucam od razu film o efekcie lustra na paznokciach. Przyda się każdej sroczce, która lubi błyskotki. No i oczywiście cała paznokciowa playlista, czyli wszystko, co paznokciowe do tej pory dokonałam. Niech brokat i błysk będzie z Wami. Buziaki!